Dzisiaj mam dla Was coś nietypowego. To jest najciekawiej wyglądająca ładowarka, którą miałem w swoich rękach. Ugreen Nexoad RG. Wygląda jak robot i ma zmieniającą się mimikę twarzy. I do tego jest po prostu dobrą 65W ładowarką. Ale przejdźmy do konkretów. Otwórzmy pudełko i zobaczymy, co jest w środku. Elegancko wszystko zapakowane. Mamy oczywiście ładowarkę i wtyczka do kontaktu kryje się w tych nóżkach. Są też papiery i warto podkreślić, że nie znajdziemy tu żadnego przewodu do ładowania, więc takie musimy już posiadać własne. I też chciałbym w tym miejscu podkreślić, że Ugreen wysłało mi tę ładowarkę w zamian za nieautoryzowaną recenzję. To oznacza, że wszystkie opinie, które usłyszycie, są moje własne i link do tej ładowarki znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. I przyjrzyjmy się teraz bliżej tej ładowarce. To jest czarno-srebrna wersja, ale jest też różowa i ładowarka jest wykonana z fajnych materiałów. Nie ma się wrażenia, że to tani gadżet. No może te nóżki są takie mocno plastikowe, ale przynajmniej nie dodają zbędnej wagi. I nóżki mają wbudowany magnes i ja osobiście wymyśliłem wyłącznie jedno sensowne zastosowanie, a mianowicie umieszczenie takiej ładowarki na lodówce, żeby była zawsze pod ręką. Wtedy po prostu ciągniemy za główkę robota, a nóżki zostają w miejscu. Zapomnijcie natomiast o przyczepianiu ładowarki do góry nogami, bo waga ładowarki wyciąga ją z nóżek. I same w sobie nóżki chronią po prostu też wtyczkę przed uszkodzeniem, na przykład w transporcie. I sama ładowarka jest nieduża i to jest na duży plus, bo gdy jechałem na urlop, to właśnie ją postanowiłem zabrać ze sobą i spadła mi kilka razy, ale nie widać na niej zadrapań i zabrałem ją przez wspomniany właśnie rozmiar, bo moja 67W ładowarka do MacBooka z jednym portem jest dużo większa, a tu mamy aż 3 porty, 2 porty są USB-C, a jeden jest port USB typu A. Jeden port USB-C dostarcza maksymalną moc 65W, drugi 30, a USB typu A 22,5W i maksymalna moc dla całej ładowarki to już 65W, więc jak ładujemy jednocześnie trzy urządzenia, no to ładowarka będzie inteligentnie dostosowywała moc wyjściową na wszystkich portach. I wszystkie parametry portów znajdziemy na spodzie ładowarki, ale wyświetlę je Wam teraz też na ekranie. Ogólnie trzy porty w tak małej ładowarce mega spoko i to pewnie zasługa zastosowania technologii GaN, czyli azotku galu, i dzięki temu ładowarka też nie przegrzewa się podczas pracy. Dobrze, tak w realnych testach właśnie w pół godziny naładowałem MacBooka Pro M2 Pro 47% do góry, więc naprawdę fajnie. Na froncie urządzenia znajduje się wyświetlacz, który przybiera formę twarzy i mimiki robota i dzięki temu informuje nas o stanie ładowania i dodaje odrobinę takiej, powiedzmy, zabawy przy używaniu. I ogólnie sprowadza to się do tego, że mamy jedną minę po podłączeniu do prądu, a jak ładowarka zaczyna ładować urządzenia, no to mimika się zmienia. I jak urządzenie jest naładowane, to jest trzecia mina, ale to już jest zależne od urządzeń końcowych i detekcji pełnego naładowania. I to chyba właściwie tyle, więc podsumowując, Ugreen Nexoad RG to bardzo fajna ładowarka, trzy porty w tak małym urządzeniu, szybkie ładowanie o sporej mocy, bo aż 65W i w domu i w podróży będzie się dobrze sprawdzała. I jeszcze wygląda bardzo ciekawie, więc jak dla mnie to jest taki idealny tech gadżet na prezent. Ale czego mi w niej brakowało? Może małej informacji o mocy wyjściowej poszczególnych portów, ale przy samych portach, bo to jest na spodzie ładowarki, ale takim małym druczkiem. No i trochę też szkoda, że nie ma jakiegoś przewodu w zestawie, ale może to już jest ten etap, że każdy ma komplet przewodów do swoich urządzeń w domu i może ten magnes powinien być też trochę silniejszy, bo nie na każdej powierzchni ładowarka się utrzymywała. No i cena może się wydawać wysoka, bo 200 za ładowarkę to może być dla niektórych sporo. No i jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!